Dzień dobry, właśnie wykonaliśmy zabieg podania toksyny botulinowej typu A, czyli tak zwanego botoksu, pacjentce. Pacjentka miała dosyć ciekawy układ zmarszczek poprzecznych czoła, miała zmarszczkę poprzeczną czoła w stylu litery omega, co się zdarza dosyć rzadko, natomiast zdecydowała się na to, żeby toksynę botulinową podać jej w tak zwaną lwią zmarszczkę. Efekt pacjentka zauważy po 3-4 dniach. Po wyjściu z gabinetu może zauważyć na swojej twarzy, na swoim czole drobne gulki po podaniu niewielkiej objętości preparatu. Natomiast te gulki wchłoną się po około godzinie, także krwawienie, które mogliście zobaczyć, zostało zatamowane, także pacjentka ze zdezynfekowanym czołem wychodzi do domu. Zabieg jest tak zwany lunchowy, czyli w przerwie na lunch można przyjść i sobie nawet taki zabieg zrobić. I tak jak mówiłem, po około 3 dniach ta toksyna zaczyna działać. Pełen efekt widzimy po około tygodniu, czyli efekt takiego spowolnienia ruchomości mięśni, mówiąc fachowo, porażenia mięśni. Natomiast w przypadku lwiej zmarszczki ta korekcja nie jest zazwyczaj 100%. Możemy zaobserwować tą delikatną zmarszczkę, natomiast ona jest dużo mniej wydatna. Jeżeli pacjent chce całkowitej redukcji tej zmarszczki, to oczywiście może podejść na tak zwaną korektę i wtedy możemy podać odrobinę więcej tej toksyny botulinowej, żeby tą ruchomość całkowicie zniwelować.